Powierzchnia siłowni to aż 400 metrów kwadratowych. Na tej powierzchni usytuowanych jest 60 stanowisk do ćwiczeń. Przy takim doborze sprzętu i przy takiej dużej powierzchni można tutaj w różnych aspektach korzystać z tej siłowni. Siłownia jest przyjazna dla studentów, no to się objawia w cenach, które są dla nich trochę niższe niż dla innych użytkowników. Jesteśmy otwarci od godziny w tej chwili 6 rano do godziny 23. Zapraszamy wszystkich. Przyjść może każdy. Przedział wiekowy jest młodzież, dorośli, starsi nawet zapraszamy. Jest instruktor, zawsze pomożemy, coś zrobimy, co trzeba. Jakie są pierwsze wrażenia? Lepiej niż w kopalni, lepiej niż na wydziale. Tam jest takie urządzenie, które mnie osobiście najbardziej odpowiada, bo przypomina łódkę, na której się pływa. I to można parę kilometrów zrobić delikatnie, spokojnie. Wyciskanie takie siłowe jest... Ja pierwszy raz w życiu jestem i nie wiem, czy nie ostatni, ale ta łódka mi się podoba. Przyrządy są świetne. Różnorodność duża, także różne możliwości. Dawno powinno takie coś na uczelni istnieć. Byłoby lepsze wyniki na pracy naukowej. Na co dzień troszkę inną odpowiedzialność dźwigam. No, wrażenia są takie, że chyba trzeba zadbać o formę. Jak dla mnie rewelacja. Urządzenia są dobre, naprawdę. No, tylko, że ja jestem WF-istą, to może źle pani trafiła. Przecież wyposażenie jest naprawdę czadowe, jak to mówią studenci. To znaczy, jest tu chyba wszystko, co w tej chwili jest takie nowe i co może spowodować, że człowiek się może wszystkie rodzaje mięśni po prostu rozwinąć. Także myślę, że będzie to miejsce, do którego będą chętnie przychodzić różne osoby i będą chętnie z tego korzystać. Mam nadzieję.